dobre pytanie. Staramy się to zrobić mniej więcej od roku. Nasza taka idea, która też trochę przyświecała, żeby zdobyć właśnie grant na zrobienie sali, no to było zaangażowanie przede wszystkim uczniów w jakieś przygotowanie miejsca, środowiska, w którym by pracowali, by podejmowali decyzje, przygotowywali projekty i też stopniowo oddawanie im samodzielności w przygotowaniu projektów, w angażowaniu się w akcje, w wyznaczanie koordynatorów wśród uczniów do konkretnych akcji, konkretnych działań, które też pozwala bardziej ich zaangażować. No mi się wydaje właśnie, że dawanie im jak najwięcej swobody, bo żeby oni sobie wybierali to, czym się interesują, co lubią robić i żeby oni sobie wybierali, czym się chcą zająć, bo dzięki temu im to sprawia frajdę i dzięki temu chętnie to robią. Od nas wyszła inicjatywa stworzenia Banku Żywności. Spotkaliśmy się na kole wolontariackim, zebraliśmy kartki z pomysłami, co możemy tak ciekawego zrobić i padł pomysł na Bank Żywności. Wzięłyśmy za to odpowiedzialność, jesteśmy koordynatorkami w tej akcji i w szkole oraz w gronie rówieśników zbieraliśmy chętnych, którzy pomogą nam w tej akcji. Aktualnie mamy wiele chętnych i ponad 80. I w najbliższej akcji będziemy zbierać żywność. Żeby zebrać tak dużą ilość osób, trzeba być po pierwsze cierpliwym, po drugie mieć umiejętność rozmawiania z ludźmi. Nie każdy od razu powie wprost, czego potrzebuje. No i też trzeba poświęcić dużo czasu na stworzenie list, na zrobienie wszystkiego, na rozłożenie tych ludzi na zmiany, na godziny. Zrobiliśmy tą salę, która służy nam do wolontariatu, ponieważ wcześniej nie mieliśmy takiej sali, nie mieliśmy przestrzeni do pracy na rzecz wolontariatu i stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić, żeby mieć tą przestrzeń. Pomysł się zrodził na jednej z godzin wychowawczych i wpadliśmy na pomysł, aby napisać do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie. Napisaliśmy kosztorys, który wyceniał pracę, które trzeba tu zrobić, czyli na przykład ile trzeba zakupić farby, ile to będzie kosztowało. Musieliśmy się zmieścić w 5 tysiącach. No i właśnie potem w czerwcu dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy to dofinansowanie. No i zebraliśmy się w ostatnim weekend sierpnia, nasza klasa i wolontariusze z banku i zrobiliśmy tutaj to wszystko. Pomalowaliśmy ściany, sufit, ławki, krzesła, wybraliśmy też pufy, wszystkie te żaluzje i to cała klasa powstała. Nauczyło nas to organizacji i pracy w grupach, składania różnych formularzy i pisania ich. Nauczyliśmy się też, jak zrobić kosztorys i też wiemy, jak teraz malować ściany i ścierać podłogi. Wolontariat to dla nas fajna zabawa.